Krystian Kamiński, koło Konfederacji. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, komisja skończyła pracę od 5 nad ranem. Kto miał czas zapoznać się z poprawkami w tak ważnej ustawie? Dobrze wiemy, że nikt, ale dla państwa z PiS-u naturalnie to nie ma znaczenia. Proponowane zmiany ustawy to tylko i wyłącznie następna odsłona walki o wpływy między partią rządzącą a władzą sądowniczą. Wbrew temu, co mówi Prawo i Sprawiedliwość, nie ma dziś łatwego rozwiązania tej sytuacji. Jednak również wbrew temu, co mówi totalna opozycja, nie ma dziś zgody na dalsze trwanie w tak niewydolnym systemie sądowniczym, w którym zwykli obywatele nie mają poczucia sprawiedliwości, a przedsiębiorcy na wyrok muszą czekać latami. Wszyscy widzimy, że potrzebna jest dziś gruntowna reforma systemowa, tak aby usprawnić nasze sądy, aby uczynić je przyjaznym dla obywateli. Sądy powinny być przede wszystkim szybkie i sprawiedliwe. Sędziów trzeba uwolnić od wykonywania niemerytorycznych, biurokratycznych zadań. Właśnie dlatego jako Konfederacja proponujemy parametryzację sądów, przypisywanie asystentów na stałe do każdego sędziego, elektroniczny obieg dokumentów, a docelowo proces w jeden miesiąc. To są reformy, na które czekają Polacy. Aby jednak rozwiązać obecny kryzys sądownictwa, którego jesteśmy świadkami, potrzebujemy rozwiązań systemowych. Dlatego Konfederacja również zaproponuje zmiany ustrojowe przecinające konflikty personalne. Musimy wszyscy zrobić krok w tył i rozpocząć debatę nad resetem konstytucyjnym, nad zmianą konstytucyjną, która rozwiąże ten chaos spowodowany zarówno przez Platformę Obywatelską, jak i przez Prawo i Sprawiedliwość. Warto też zastanowić się nad możliwością dopuszczenia w szczególnych przypadkach ławy przysięgłych, aby surowość wyroku odzwierciedlała poczucie społecznej krzywdy. Naszym zdaniem pora rozpocząć szeroką debatę nad polskim sądownictwem. Inaczej takie przepychanki, których jesteśmy świadkami, będą nam towarzyszyć jeszcze bardzo długo. Dziękuję. Teraz głos ma pan poseł Robert Winnicki, również koło Konfederacji. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, po pierwsze trzeba jasno powiedzieć Komisji Europejskiej, wara od polskiego stanowienia prawa, od tego, co robi suwerenny Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Nie macie prawa wtrącać się w naszą wewnętrzną debatę, nie macie prawa do tego, żeby z Brukseli dyktować, w jaki sposób będzie wyglądało polskie sądownictwo, polskie prawo. I to dzisiaj musi paść z tej mównicy bardzo jasno. I to właśnie mówi Konfederacja. Druga sprawa. Jak wygląda polskie sądownictwo? Jak wyglądało w 2015? Jak wyglądało wcześniej? Niestety sytuacja tam jest po prostu zabagniona. Jest to bagno znaczącej niesprawiedliwości, ciągnących się procesów, nieskuteczności, krzywdzących wyroków. Jest to coś, o czym oczywiście mówią też niektórzy spośród sędziów, że są nadzwyczajną kastą. Nie istniał wcześniej de facto realny trójpodział władzy, która by w jakikolwiek sposób kontrolowała władzę sądowniczą. To wszystko prawda. Problem polega na tym, że do tego bagna, zamiast go osuszać przez 4 lata, zamiast osuszać bagno polskiego systemu sądowniczego przez 4 lata, to wyście wpuścili swoją rurę i sądzicie, że jak dolejecie trochę od siebie, to będzie to bagno wyschnie. Otóż nie, nie wyschnie, śmierdzi jeszcze bardziej. I z tą właśnie sytuacją dzisiaj się zderzamy, mierzymy, gdzie ta łata, o której mówił pan poseł Czarnek, no robicie łatę na łacie, 4 lata łatania, i jakby sytuacja, ten materiał, który łatacie, nie wygląda lepiej. Wygląda coraz gorzej, coraz mniej sprawnie. Dlaczego? Powód jest bardzo prosty. Podeszliście do tematu nie od strony reform systemowych, strukturalnych, tylko kadrowych, tylko kadrówkę. Dobry system podciąga złych funkcjonariuszy czy pracowników, którzy nim funkcjonują. W złym systemie wpuszczenie tam nawet dużej liczby osób, których zresztą nie macie za dużo, tych kadr, do tego, żeby ten system sądowniczy uzdrowić,
nie powoduje jego uzdrowienia. Taka jest sytuacja. I możecie tych reform jeszcze namnożyć 500 i może trwać to jeszcze dekady i systemu nie uzdrowicie. Jesteście totalnie nieudolni, niekompetentni i dlatego Konfederacja nie będzie pobierała tego projektu ustawy. Pani poseł, pan poseł Dobromir Sośnierz, klub Konfederacji. Ja powiem to, co znaczna część osób na tej sali pewnie myśli w skrytości serca, ale w imię konformizmu boi się albo wstydzi się powiedzieć. Uważam, że recenzowanie różnych wydarzeń przez ciała legislacyjne jest najzupełniej zbędne. Legislatywa jest powołana po to, żeby stanowić prawo, a nie komentować rzeczywistość. Nie ma żadnego powodu, żeby polski parlament opiniował to, czy Komitet Noblowski dobrze przyznaje nagrody, czy niedobrze. To jest zbędne gadulstwo, to jest jakaś felietonistyka, której nie potrzebujemy, zwłaszcza w sytuacji, kiedy posłowie PiS-u nie znaleźli w sobie odwagi do dzisiaj, żeby podpisać jakże ważne stanowisko odpowiadające Parlamentowi Europejskiemu na jego rezolucję skierowaną do nas, to tym bardziej wydaje się to niestosowne, żeby wydawać odezwy zupełnie pozbawione jakiegokolwiek znaczenia. Uważam, może pan Biedroń dostanie Nagrodę Nobla za tą rezolucję, jak nie literacką, to może pokojową. Z zasady zawsze będę przeciwny temu, żeby Sejm wypowiadał się na tematy pozapolityczne. Gdyby miał taki pomysł, żeby wyrazić uznanie na przykład dla znakomitych filmów Grzegorza Brauna, to też będę przeciwko, gdyby chciał nagrodzić wkład Janusza Korwin-Mikkego w polską polietonistykę, też będę przeciwko. Sejm nie jest od tego, żeby uchwalać, czy Mickiewicz był wielkim poetą, albo Lech Janerka wielkim muzykiem. Zresztą bez urazy, ale rekomendacja tej Izby mogłaby mi to obrzydzić. Nie widzę powodu, żeby politycy grzali się w blasku cudzych osiągnięć. Próbujecie świecić światłem odbitym, bo sami nie macie się czym pochwalić. To nie jest żaden patriotyzm, to jest leczenie kompleksów. Jeśli będziemy wypinać się z dumy, bo Polak dostał Nagrodę Nobla, to rozumiem, że będziemy też przepraszać, jak Polak kogoś zastrzeli za granicą. Niech każdy wypina własne piersi za własne osiągnięcia i we własnej piersi się bije. Polski Sejm nie jest żadnym arbitrem elegancji. Założę się, że mniej niż 1 na 100 posłów tutaj przeczytało wcześniej jakiekolwiek dzieło pani Olgi Tokarczuk, zanim nie dostała tego Nobla. Teraz nadal przypuszczam, że mniej niż 10 na 100 ma jakiekolwiek pojęcie tak naprawdę o tej literaturze, a nagle czujecie nieodpartą potrzebę wypowiadania się na ten temat. A osąd laika, gdy mówi o dziele mówi mało, o laiku wiele, także myślę, że jest to zupełnie zbędne. Nagle wyrok po prostu skandynawskich mędrców spowodował, że wszyscy się znają na literaturze i muszą się wypowiedzieć, że Olga Tokarczuk wielkim poetą jest. Ale proszę o ciszę, bo poeta mówi, tak, a państwo chcecie się wypowiadać na takie eleganckie tematy, a tutaj nie potraficie się zachować. Żałuję, że tyle cennego czasu państwo stracili na dopieszczanie tego oświadczenia w sytuacji, kiedy nie mamy czasu, żeby się zapoznać z poprawkami na temat reformy sądownictwa. Świat na pewno poradzi sobie bez tego naszego stanowiska w tej sprawie. W dodatku sama twórczość pani Olgi Tokarczuk też budzi moje pewne wątpliwości, więc tym bardziej nie mam powodu, żeby przyłączać się do tych zachwytów. Parę okoliczności świadczy o tym, że tutaj klucz polityczny nie był bez znaczenia przy przyznawaniu tej nagrody, bo już Stanisław Mialkiewicz przewidział tę nagrodę, wyobraźcie sobie państwo, właśnie z takich powodów, że widział, że ona idzie na Noble ewidentnie swoją retoryką. Także Konfederacja bardzo nie poprze tego stanowiska. Pośle. Dziękuję. Dziękuję. Pan poseł Janusz Korwin-Mikke, koło Konfederacji. Panie marszałku, Wysoka Izbo, nie wiem, czy wiedzą państwo, że pani Olga Tokarczuk w swojej mowie z okazji otrzymania Nagrody Nobla powiedziała, że jak Krzysztof Kolumb odkrył Południową Amerykę, tam rosły wielkie pola kukurydzy, konkwizerzy wybili miejscowych Indian, na miejsce tych pól wyrosła dżungla, ta dżungla pochłonęła dwutlenek węgla z powietrza i nastąpiła globalne oziębienie. Oczywiście plotąc takie bzdury, pani Tokarczuk ośmiesza nie Polskę, tylko siebie, ale artyści mogą sobie mówić, co chcą. To jest takie, patrzymy na to z sympatią, tylko ciągle nie rozumiem, dlaczego się tym zajmuje Sejm i w ogóle politycy się tym zajmują. Natomiast chcę przypomnieć, że gdyby Sienkiewicz dostał Nagrodę Nobla, to wy byście wyli z oburzenia, a prawica byłaby tutaj zachwycona, bo on powiedział, cytuję, prawicę od lewicy dzieli wszystko, również stosunek do znaków arytmetycznych. Prawica uwielbia dodawać i mnożyć, a lewica uwielbia odejmować i dzielić porówno. Dziękuję. Pan poseł Grzegorz Braun, 1 minuta, proszę bardzo.
Szczęść Boże, pytanie brzmi, czy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jest krytykiem literatury? Czy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jest gremium, którego celem jest recenzowanie mądrych bądź głupich werdyktów jakichkolwiek gremiów urzędujących, chwała Bogu, poza granicami Rzeczypospolitej? Państwo nazywacie w swojej uchwale panią Olgę Tokarczuk odważną. Ja nazwę ją koniunkturalistką, płynącą na fali poprawności politycznej, ale nie żądam, żebyście państwo podzielili mój punkt widzenia. Nie żądam uznania mojego punktu widzenia, ale wy, szanowni państwo, nie gwałćcie tej znacznej jednak części narodu polskiego, który rozpoznał w Olze Tokarczuk kosmopolityczną, antypolską agitatorkę. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję panie pośle. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Proszę o zadanie pytania pana posła Artura Dziambora z Konfederacji. Bardzo proszę. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, ja nie będę się już wyzłośliwiał na temat podatku od cukru, który się szykuje zaraz po tym, jak opodatkujecie sobie akcyzą dodatkową alkohol i papierosy. Tak naprawdę pytanie, co dalej? Natomiast korzystając z tego, proszę państwa, bo nas oglądają Polacy, tak naprawdę nas słuchają, wiedzą, co tutaj się dzieje. Ja chciałem tutaj powiedzieć, proszę państwa, obywatele, okażcie swoje obywatelskie nieposłuszeństwo. Rzućcie te papierosy. Przestańcie pić alkohol. Nie dajcie Prawu i Sprawiedliwości łatać dziury budżetowej waszych kieszeni. Idźcie pobiegać. Joggingu jeszcze nam nie opodatkowali. Dziękuję. Dziękuję, panie pośle, za bardzo dobrą radę. Proszę. Wysoka Izbo, wiemy, że przez 4 lata niewiele działo się ze sprawą ASF-u. Wiemy, że to jest duży problem. Wiemy, że ta ustawa nie jest idealna. Zdajemy sobie z tego sprawę jako Konfederacja, ale mimo to poprzemy ten projekt, ponieważ wiemy, że dziki w tym momencie jako jeden z wektorów potrzebują redukcji populacji. Tak? Niemcy wystrzelili 800 tysięcy dzików i co? I dało się ten problem ograniczyć. Więc my dzisiaj pomożemy przy tej ustawie i będziemy głosować za. Dziękuję, panie pośle. Proszę zabrać. Pan poseł Robert Winnicki, Konfederacja. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo, kandydatura pana profesora Wojciechowskiego jest, w przeciwieństwie do tego, co głosowaliśmy ostatnio, poważną kandydaturą człowieka o uznanym autorytecie prawniczym, nie pochodzącym bezpośrednio z partii politycznej, jak funkcjonariusze, którymi są państwo Piotrowicz i Pawłowicz. Oczywiście moje obawy pewne budzi fakt, że rekomenduję go Porozumienie, bo tutaj boję się znowu, że będzie jakieś rzucanie się rejtanem w sprawach zupełnie niesłusznych i niezasługujących na to, panie wicepremierze. Natomiast jeśli chodzi o meritum sprawy, prawda jest taka, że to, co dzisiaj dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego i to, co dzieje się w związku z sądownictwem, w związku z tą ustawą o sądach, to trzeba powtórzyć też, to jest suwerenna sprawa Rzeczpospolitej Polskiej. I to, co dzisiaj już mówiłem z tej mównicy, wara Komisji Europejskiej od tego, w jaki sposób Polacy o swoich sprawach rozstrzygają w tym parlamencie. Wara. Wara Komisji i Brukseli od tego tematu. To po pierwsze. A po drugie, trzeba jasno powiedzieć i powtórzyć też w tym miejscu, że w 2015 roku zastaliście zabagnioną sytuację i w Trybunale, i w sądownictwie, w całym powszechnym sądownictwie, niesprawiedliwość, wyroki zapadające w skandalicznym trybie, wyroki, które są opóźniane, opieszałość. Problem jest taki, że do zabagnionej sytuacji w sądownictwie, zamiast osuszyć to bagno, wyście dorzucili swoją rurę, swój strumyk, dorzuciliście po prostu swoją część i sądzicie, że zacznie ładnie pachnieć. Nie zaczęło ładnie pachnieć, tylko chaos się pogłębia. Potrzebujemy reform systemowych sądownictwa, których niestety nieudolne Prawo i Sprawiedliwość przez 4 lata, mając wszelkie do tego instrumenty, nie dokonało. Lista. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 29 porządku dziennego. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu
projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej, to jest druk nr 109. Wysoka Izbo, zgodnie z dotychczasową praktyką na początku nowej kadencji Sejm, na początku kadencji Sejmu niezbędne jest reaktywowanie Polskiej Grupy Międzyparlamentarnej. Zgodnie z statutem Unii Międzyparlamentarnej członkiem tej organizacji może być cały parlament lub grupa narodowa reprezentująca ten parlament. W poprzednich kadencjach Sejm i Senat były reprezentowane w Unii Międzyparlamentarnej przez grupę narodową. Grupa ta, zwana Polską Grupą Unii Międzyparlamentarnej, reaktywowana jest na początku każdej kadencji na mocy stosownych uchwał odpowiednio Sejmu i Senatu. Prezydium Sejmu proponuje, aby w skład Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej wchodzili wszyscy posłowie 9. kadencji Sejmu. Czy ktoś z pań i panów posłów chce zabrać głos w tej sprawie? Zgłosił się pan poseł Grzegorz Braun, koło Konfederacja. 1 minuta, panie pośle. 1 minuta, bardzo proszę. Szczęść Boże raz jeszcze. No jak z tym Noblem? Jak z tym Noblem? Głosujecie państwo w sprawach, o których macie mgliste lub żadne pojęcie. Założyciel tej organizacji w końcu XIX wieku, niejaki Kremer, sekretarz sekcji brytyjskiej pierwszej marksowskiej międzynarodówki. To są korzenie tej organizacji. Pan minister Macierewicz ziewa szeroko, ale nie zajrzał na stronę tej organizacji, na której mamy całą globalistyczną agendę. Mamy tam uchodźców, nachodźców, rzecz jasna, jako oczko w głowie. Mamy tam tęczową rewolucję, niedostatek kobiecości w gremiach parlamentarnych, cała globalistyczna agenda. I w związku z tym, do tego zmierzam, jeśli załatwi mi pan redakcję tej strony, to ja wtedy wchodzę, ale póki co Konfederacja dystansuje się. Proponuję, aby Sejm niezwłocznie przystąpił do drugiego czytania projektu uchwały. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do drugiego czytania. Czy ktoś z pań posłów pragnie zabrać głos? Pan poseł jeszcze raz. 30 sekund, panie pośle. Kiedy projekt Unii Europejskiej był jeszcze taki mały, zalążkowy, jeszcze to nie śmierdziało eurokołchozem, jeszcze to nie było totalniackie na tę miarę, jaką osiąga dzisiaj, miarę absurdu oczywiście, to wtedy niektórzy myśleli, że to jest taka jakaś miła międzynarodówka, troszkę Żydów, troszkę masonów, troszkę eurokomunistów. Wszyscy myśleli, że to takie niewinne, a oto dzisiaj Lewiatan, szanowni państwo, wyciąga, nie wiem jaką tam kończynę czy ogonem macha i zamiata polską suwerenność. Nie wchodźcie w projekty, które z daleka zalatują masońskimi priorytetami pacyfizmu, globalizmu. Nie wchodźcie w te projekty, które same w sobie, z pozoru niewinne, współtworzą. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu uchwały. Kto z pań...